patrzy na nas z góry, to na pewno jest zaszczycony i szczęśliwy. Bo czyż może być lepsza i większa forma uznania i adekwaty dla jego pracy, dla jego dokonań, dla jego zaangażowania w rozwiązywanie różnych ludzkich spraw, dla wyznawanych wartości, ale przede wszystkim dla tego, jakim był człowiekiem, od wybrania go na patrona naszej szkoły. Patron to przecież nie tylko napis na ścianie, urzędowej tabliczce czy pieczęci. Patron to przede wszystkim autorytet, wzór, przewodnik. To on swoim przykładem ma pokazywać drogi, najlepsze drogi życia, ma pomagać w rozwiązywaniu problemów. Przepraszam, to wzruszenie. Leszek był człowiekiem czynu. Nie było rzeczy niemożliwych, spraw nie do załatwienia, problemów nie do rozwiązania, ale zawsze we wszystkim, co robił, najważniejszy był dla niego drugi człowiek. Chciałabym bardzo, aby młodzież uczęszczająca do tej szkoły dziś i w przyszłości mogła i chciała w pełni korzystać z dorobku swojego patrona i aby tak jak on miała marzenia i potrafiła je w pełni realizować. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość to wielkie wydarzenie dla nas, rodziny Leszka. To zaszczyt, powód do dumy, ale przede wszystkim ogromne wzruszenie. Dlatego wszystkim, tym, którzy osobę mojego męża wybrali na patrona publicznego gimnazjum w Wadowicach Górnych i wszystkim tym, którzy poprzez swoją pracę, zaangażowanie, wysiłek i włożone serce ofiarowali nam te piękne chwile, z całego serca dziękuję. Odczytam adres skierowany na Pana ręce do społeczności lokalnej, a związany jest z ufundowaniem przez naszą rodzinę, rodzinę Leszka, za z podziękowaniem za to dzisiejsze, tę dzisiejszą uroczystość i właściwie powiem za całokształt, za to, że mogliśmy przeżyć chwilę wzruszenia. I ten drobny dar chcielibyśmy pozostawić, który zużywa się, ale który w naszych pamięciach, myślę, że zostanie na zawsze. Chciałam odczytać adres, ponieważ bardziej jest uporządkowany i oddaje to, co chcieliśmy w imieniu rodziny przekazać na Pana ręce społeczności szkolnej. Pan Jan Wiech, dyrektor publicznego gimnazjum w Wadowicach Górnych. W dniu dzisiejszym, 25 lutego 2014 roku, rodzina Leszka Deptu jest świadkiem wielkiego wydarzenia nadania publicznemu gimnazjum w Wadowicach Górnych imienia Leszka Deptu. Najbliższa rodzina Leszka w osobach małżonki Joanny Krasowskiej Deptuły, synów Michała Deptuła, Tomasza Deptuła i siostry Bogusławy Bojen pragną na Pana ręce przekazać skromny dar dla gimnazjum w postaci urządzenia wielofunkcyjnego. Ten skromny dar wynika z potrzeby podziękowania
i podkreślenia znaczenia dla najbliższych Leszka Deptuły faktu nadania szkole imienia męża, ojca i brata. Nieobecni są obecni, żyją, zmarli żyją. Ta łacińska sentencja wyraźnie wyraża atmosferę obecnej chwili. Z jednej strony Leszek Deptuła jest nieobecny ciałem, a z drugiej strony jest tu obecny, ponieważ wspominamy go za to wszystko, co uczynił. Czyny Leszka Deptuły można sprowadzić do trzech grup. Pierwsza grupa to, co uczynił dla rodziny. Tych dobrych czynów dla nas, dla rodziny było tak dużo, że do dnia dzisiejszego nie mamy przyzwolenia na jego odejście. Druga grupa czynów jego czynu związana jest z zawodem lekarza weterynarii wykonywanym przez długie lata w tym lokalnym środowisku. I wreszcie trzecia grupa jego czynów związana z pracą w Polskim Stronnictwie Ludowym, Samorządzie Lekarsko-Weterynaryjnym, Samorządzie Województwa Podkarpackiego i wreszcie praca w polskim parlamencie jako posła. Wszystkie te czyny pozostały w pamięci społeczności, o czym świadczy dzisiejsza uroczystość. Pozostały również w pamięci innych środowisk społecznych, o czym również świadczy tak liczna obecność przedstawicieli instytucji, urzędów, organizacji, przedstawicieli parlamentu, samorządu, ludowców, lekarzy i osób prywatnych. Wszystkich nie sposób wymienić i podziękować. Myślę, że mogę powiedzieć, że Leszek jest z nami, a jego czyny mówią same za siebie na przyszłą rzeczy pamiątkę. Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. Dla upamiętnienia jego czynów w przeszłości, a zarazem dla ich dalszego kontynuowania, przez nas w przyszłości nadane jest to imię szkole. W ten sposób pamięć nas żywych staje się od dnia dzisiejszego pamięcią historyczną. Przekazana przez rodzinę Leszka Deptuły rzecz materialna jest pamiątką zżywalną. Natomiast jego imię wyniesione na sztandar szkoły ma charakter ponadczasowy, albowiem stało się częścią historii. To nas jako rodzinę zobowiązuje i stawia wymagania. Jesteśmy wdzięczni za dzisiejszą uroczystość i na Pana ręce, Panie Dyrektorze, składamy podziękowania tym wszystkim, którzy zainicjowali, wykonali i wsparli nadania tej szkole imienia Leszka Deptuły. Joanna Krosowska-Deptuła, Michał Deptuła, Tomasz Deptuła, Bogusława Bojen z rodziną, Wadowice Górne. To i tu jeszcze dokumenty niezbędne na przekazanie, niezbędne do przekazania tego daru. Gratuluję i dziękuję. W imieniu całej społeczności szkoły. Serdecznie dziękuję za miłe, ciepłe słowa. Dziękuję w imieniu społeczności szkolnej za ten dar dla nas. I teraz proszę młodzież gimnazjum o wręczenie kwiatów w podziękowaniu.